Shalom Aleichem, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Mam fajny temat do obgadania dzisiaj. I znowu zdradzę wam jedną z tajemnic żydowskich, bo przecież każdy wie, że Żydzi, mimo iż naród malutki, bo zaledwie jest na 0,2% populacji całego świata, to aż blisko 25% wszystkich nagród Nobla przypadło Żydów. Przypadek? Oj, nie. Żaden przypadek. Ja wam zdradzę tajemnicę tego sukcesu. Tylko się umawiamy, że nikomu nie powiecie, ok? W tym odcinku opowiem wam o systematyczności, o tym, że bycie konsekwentnym i systematycznym jest kluczem do wszelkich sukcesów. Opowiem wam o pomyśle nauczenie się rodem prosto z Polski. Z najwspanialszej, najlepszej, niedoścignionej poziomem szkoły żydowskiej Chachmei Lublin. Chciałbym opowiedzieć wam o programie nauki Talmudu, który nazywa się Daf Yoimi, czyli strona dziennie. No, to wszyscy teraz swoje gemury w ręce i zaczynamy Daf Yoimi wykład. Nauka Talmudu, wbrew wszelkim opiniom głoszonym najczęściej przez ludzi nie mających pojęcia o judaizmie, jest czymś ważnym, ale wcale nie najważniejszym. Szczególnie jeśli jest się hasydem, bo hasydzi nie czują tego pociągu i miłości do Talmudu, jaki mają dzisiaj Litwacy. Jest taki dowcip, opowieść w środowisku żydowskim, bo hasydzi i Litwacy lubią o sobie dowcipy opowiadać i szpileczki wbijać tu i tam. Pewnego razu litwacki bohur, czyli uczeń jasiwy, znalazł gdzieś pod stertami książek Chumash, czyli taką książkę, gdzie napisana jest cała Tojra i komentarze do Tojry. Przegląda tą książkę, przegląda, jakby widział Tojra pierwszy raz w życiu. Zaciekawiony pobiegł szybko do swojego rabina, nauczyciela i pyta: Rebe, co to za książka? Rebe zaczął przeglądać strony z zaciekawieniem. Przygląda się, przygląda i czyta. I mówi: wiesz co? Nie mam pojęcia, co to jest za książka, ale jest super ciekawa, bo ma niezliczoną ilość cytatów z Talmudu. Oj, Litwacy uwielbiają Talmud, hasydzi? Kacha, kacha. Troszkę tak, trochę nie. Inna szpileczka mówi, że Litwacy modlą się do Boga, bo boją się tego, co jest napisane w prawie żydowskim. Hasydzi za to modlą się do Boga, bo sprawia nam to radość i robimy to z miłości do Boga. Ten odcinek jednak nie będzie o docinkach hasycko-litwackich. Chciałbym wam opowiedzieć o programie nauki Talmudu, który powstał w Lublinie w najlepszej szkole żydowskiej, jaka istniała w ogóle chyba w historii. Zacznijmy więc od Talmudu. Talmud to nie jest tajemne dzieło. To nie jest też księga. Talmud to także nie jest kodeks prawa żydowskiego. Talmud nie zawiera zaklęć. Talmud nie jest czymś najważniejszym w judaizmie. Jak widzicie, Talmud nie jest wieloma rzeczami, jakie mówią na ten temat, na temat Talmudu, ludzie, którzy nie mają zupełnie pojęcia na temat judaizmu. Tacy erotomani gawędziarze najczęściej, czego to oni o judaizmie nie wiedzą i jakich to oni tajemnic nie znają, tych talmudycznych szczególnie. Staje się to jednak sytuacja dużo bardziej przykra, kiedy taki erotoman gawędziarz, pseudoznawca, jest politykiem i zaczyna wykorzystywać bzdury, które mówi, jako narzędzie propagandowe i szufelkę do zbierania elektoratu. Posłuchajcie więc, czym jest naprawdę Talmud i co dla nas znaczy Talmud. Starsi widzowie na pewno wiedzą, co to są fora internetowe. Kiedyś bardzo popularne miejsca, gdzie toczyły się dyskusje na różne tematy. Dzisiaj już trochę zapomniane na rzecz social media i chyba trochę grup internetowych, na przykład na Facebooku. Wyobraźcie sobie forum internetowe, taki 4chan albo Reddit, czy grupę na Facebooku o nazwie Prawo Żydowskie. I tym dokładnie jest Talmud.
jest forum internetowym czy grupą na Facebooku sprzed 1500 lat. Jest zapisem tego, jak rabini i ich uczniowie dyskutowali z innymi rabinami i ich uczniami na temat prawa żydowskiego. Identycznie jak w przypadku forum internetowego czy w przypadku grupy facebookowej. Ktoś rzuca jakiś temat i zaczyna się dyskusja. Jak wszyscy wiemy, w takich dyskusjach każdy mądrzejszy od każdego, każdy wie lepiej i dlatego w dyskusji pojawiają się bzdury, pojawiają się mądre rzeczy, pojawiają się kłótnie, ktoś zaczyna się gniewać z kimś, ktoś dostaje bana i zostaje wygnany z grupy za głupie gadanie czy obrażanie innych. Tym dokładnie jest Talmud. To zapis takich dyskusji na temat prawa żydowskiego i tego, jak to prawo stosować w życiu codziennym Żydów. W Talmudzie są mądre rzeczy, ale są też kompletnie bzdurne rzeczy. W Talmudzie rabini dyskutują na poziomie, ale też są epizody fochów, kłótni, wyganiania się z sali wykładowej, wyzwiska, czy też znajdziecie szyderę z głupoty wypowiadającego się na przykład rabina na jakiś temat. Zapamiętajcie raz na zawsze, Talmud to zapis rozmów rabinów, zapis dyskusji rabinów na temat prawa żydowskiego i jak to prawo stosować w życiu Żydów. W Talmudzie zdarza się czasem, że te dyskusje nie prowadzą do żadnych konkluzji. Czasem nawet zdarza się, że rabini mówią słynne talmudyczne tajku, czyli nie mamy pojęcia, jak rozwiązać dany problem. Talmudu nie da się czytać po prostu. Talmud trzeba studiować. Linijka po linijce, dyskusja po dyskusji, opinia po opinii, żeby często wyciągnąć dopiero wnioski na temat problemu, a nie żeby znaleźć klarowną odpowiedź, jak na przykład rozwiązać dany problem. Dlatego właśnie studiowanie Talmudu jest trudne i nie powinno odbywać się w samotności, ponieważ studiowanie i analiza Talmudu ma stymulować do własnego myślenia i szukania w zapisanej dyskusji odpowiedzi na różne problemy halachiczne. Talmudu uczymy się w parach lub grupach, nigdy samemu. Uczymy się w grupach lub parach, żeby zadawać sobie nawzajem trudne pytania, czasem wynajdywać wręcz problemy i pytania idące ze skrajności w skrajność. Choć często, oczywiście, te wynajdywane problemy są sytuacjami abstrakcyjnymi. Studiowanie Talmudu uczy kreatywnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. I to jest jedna z tajemnic żydowskiego sukcesu. Nie Talmud, ale sposób, w jaki uczą się dzieci. W szkole żydowskiej na początku dzieci uczą się automatyki, czytania, pisania, żeby jak najwcześniej pozwolić im uczyć się kreatywnego rozwiązywania problemów i kreatywnego podejścia do problemów, bo to jest ważne. W żydowskiej szkole nie ma czytanek w stylu a la Makota, chociaż teraz to w Polsce ktoś tam inny ma tego kota, ale ja się nie znam. Chodzi mi o to, że w żydowskiej szkole dzieci od najmłodszych lat stawiane są przed dorosłymi problemami. Stawia się wyzwania dzieciom, zmusza do szukania rozwiązania problemu, a co bardzo ważne, w żydowskiej szkole nie równa się poziomu do średniej klasowej, tylko dobiera się poziom nauczania indywidualnie do ucznia i szuka się czegoś, w czym ten dany uczeń jest dobry. I wtedy naciska się na to, w czym uczeń jest dobry i nad tym się pracuje, a nie wpaja mu się wiedzę z dziedziny, której on nie lubi, w której nie jest dobry, w której dobrze się nie czuje, w której jest słaby. Jeśli uczeń jaszywy zamiast genialnie rozumieć Talmud lepiej śpiewa, to nauczyciel powinien skupić się na uczeniu go śpiewania, a nie na bezmyślnym wbijaniu w głowę mu czegoś, co do niego nie przemawia i w tym wypadku będzie to nauka Talmudu. Taki system nauki wdrażał przed wojną jeden z najwspanialszych edukatorów, Piaseczna Rebe, Kalanimus Kalmis Shapiro. Na moim kanale znajdziecie podcast o Piaseczna Rebe i jeśli ktoś tego podcastu jeszcze nie słuchał, to niech odsubskrybuje kanał, bo jest to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy podcast, jaki kiedykolwiek w życiu nagrałem. Mocno zachęcam do posłuchania, a dowiecie się z tego podcastu, co na przykład Janusz Korczak miał wspólnego z hasydyzmem i z Piaseczna Rebe.
Metody nauczania, o jakich mówię, nie mają jednak sensu bez drugiego elementu. Jeden bez drugiego nie może istnieć, nie ma sensu istnieć. Drugi element żydowskiej edukacji to systematyczność. Systematyczność za wszelką cenę. I tym właśnie jest główny temat tego odcinka Daf Yoimi. Jest połączeniem studiowania Talmudu, czyli kreatywnego podejścia do tematu, kreatywnego szukania rozwiązania z systematycznością. I tylko dla jasności dodam, bo przecież inteligentni inaczej się znajdą, którzy pomyślą, że ja to mówię o tym, że sukces tkwi w nauce Talmudu. Bzdura! Sukces tkwi w systematyczności uczenia się tego, co cię rozwija. I o tym tutaj opowiadam. Muszę wam przyznać, że jeśli chodzi o wstęp do moich wykładów i do omówienia głównego tematu, to dorównuję wielkim rabinom w długości wstępu i nudy, która aż krzyczy: do brzegu, Eliachu, do brzegu, zacznij konkrety, temat, zacznij temat omawiać, temat wykładu, Daf Yoimi. Po tym przydługim wstępie przejdźmy do Daf Yoimi, czyli systematycznej nauki Talmudu, systematycznej nauki czegoś, co pozwala ci się rozwijać. Jak wcześniej wspominałem, program Daf Yoimi pochodzi z Polski i pierwszy pomysł na taki program pojawił się w roku 1920 w publikacji organizacji Agudas Izruel. To taka ogromna organizacja, której celem było i jest nadal pomaganie ludziom w dostępie do religii. Trochę usystematyzowanie religijne, trochę zunifikowanie różnych tradycji żydowskich. Autorem pierwszego pomysłu był rabin Moshe Menachem Mendel Śpiewak. Za ojca tego programu uznaje się jednak rabina, który nazywał się Yehuda Meir Shapiro. I w roku 1923, w czasie pierwszego zjazdu organizacji Agudas Izruel, zaproponował wprowadzenie programu, pomysłu rabina Śpiewaka. Ojciec programu Daf Yoimi, rabin Meir Shapiro, wtedy był jeszcze naczelnym rabinem miasta Sanoka, ale to miało się wkrótce zmienić i to bardzo. Rabin Meir Shapiro został założycielem i Rosh Yeshiva, czyli dyrektorem legendarnej, do dzisiaj legendarnej w świecie żydowskim szkoły Chachmei Lublin, której poziom nauczania był tak wysoki i tak innowacyjny, że znamy wielkich rabinów, którzy twierdzą, że do dzisiaj jest to poziom niedościgniony. Do szkoły mogli dostać się naprawdę tylko geniusze, bo jednym z kryteriów dostania się do szkoły była znajomość na pamięć. Uwaga! 400 stron Talmudu. 400 stron Talmudu. Egzamin do szkoły był wręcz nieopisanie trudny. Może kiedyś, jeśli będą chętni, to opowiem wam dokładnie o tej szkole, bo mam fenomenalną książkę o historii tej szkoły. Rabin Meir Shapiro powołał do życia program Daf Yoimi, ale co to jest to Daf Yoimi? Wiecie już, że jest to nauka Talmudu w pewnym systemie. A ten system sam w sobie jest bardzo banalny. Systematyczność. Nic więcej. Systematyczność. Daf Yoimi znaczy strona Talmudu dziennie. Stronę Talmudu nazywamy Daf, więc jeśli mówię komuś coś, że jest napisane w Talmudzie, to i tamto tam jest napisane, to ten ktoś pyta, który Daf? I wtedy podaje mu się numer Dafu, czyli numer strony Talmudu. Każdy traktat Talmudu, a jest ich 63, jest podzielony na strony. Jedna strona to w zasadzie jedna kartka, strona Alef i strona Beis, czyli ogólnie mówiąc pierwsza strona i druga strona jednej kartki. Program Daf Yoimi polega na studiowaniu jednej strony, jednej kartki Talmudu dziennie. Czy to dużo? I tak, i nie. Bo niektóre strony Talmudu to naprawdę szybka piłka, 30 minut załatwione. Jeśli rabini właśnie dyskutują nad jakimś luźnym tematem, jak przy pomocy czego kobiety golą nogi w różnych warstwach społecznych, bo o tym też są dyskusje, czy choćby o tym, jakie korzyści mamy z jedzenia chleba codziennie rano. Są jednak strony Talmudu, nad którymi siedzi się godzinami i skrupulatnie, linijka po linijce,
brnie się przez tekst, żeby zrozumieć, co rabini starają się nam wytłumaczyć. Takim przykładem są na przykład części Talmudu dotyczące prawa zawierania małżeństw, czy o zgrozo, zasady składania ofiar w świątyni jerozolimskiej, czy choćby budowa i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń w świątyni. No i nie można zapomnieć o nieczystości rytualnej, bo jest to temat trudny, skomplikowany, technicznie często nie do opanowania w dzisiejszych czasach. Jak to się przenosi, na kogo, kiedy, jak się pozbyć tej nieczystości duchowej? To są strony Talmudu, przez które brnie się jak przez głęboki śnieg. Talmud to, tak jak mówiłem, dyskusja rabinów na temat prawa żydowskiego i tego, jak to prawo stosować w codziennym życiu. I właśnie dlatego Talmud dotyka wszystkich dziedzin życia i trudno nawet w formie kolokwializmu nazwać Talmud świętą księgą, bo porusza on, uwierzcie mi, wszystkie aspekty życia, jakie tylko możecie sobie wyobrazić. I naprawdę mówię, wszystko, co tylko możecie sobie wyobrazić, o tym Talmud dyskutuje. Na przykład dyskusja nad tym, jak niestosowne jest zmuszanie się do wymiotów publicznie. W Talmudzie są właśnie takie też dyskusje, więc nazywanie Talmudu świętą księgą, może tak, może nie. Na czym polega takie studiowanie Talmudu? Żeby zrozumieć, musicie poznać trochę szczegółów. Talmud to nie jest jeden duży tekst. Talmud to tak naprawdę teksty w tekście i wygląda to tak. Na środku strony mamy na górze Mishne, czyli zapisane prawo żydowskie. Duża część tego prawa kiedyś była przekazywana ustnie i stanowi Tojrę ustną. W pewnym momencie, z powodu zawirowań historycznych, rabini postanowili, że prawo trzeba zapisać jednak, bo w czasie wygnania z Ziemi Świętej nie ma szans, żebyśmy to wszystko pamiętali. Nie mamy swojego państwa, nie mamy swojego systemu nauczania, trzeba ratować judaizm. Więc została wtedy spisana Mishna. Prawo żydowskie, tradycja żydowska, Tojra mówiona, która nie mogła być wcześniej zapisywana, została spisana, głównie w postaci Mishny. Po prostu po to, żebyśmy jej nie utracili, bo właśnie słyszeliśmy już ten ostatni dzwonek. Całe prawo żydowskie zostało spisane i tym samym uratowane. Pod tekstem Mishny, czyli prawa, mamy gemarę, w wymowie hasyckiej gemurę. I to właśnie to jest zapis rozmów rabinów na temat właśnie prawa, na temat Mishny. I działa to tak. Rabini biorą jakąś Mishnę, jakieś prawo na tapet i je omawiają krok po kroku. I wałkują, i wyjaśniają, jak zastosować to prawo w życiu codziennym, jak korzystać z tego prawa. A przy tym idą od skrajności w skrajność, w sprawdzaniu różnych wariantów tego prawa, różnych życiowych sytuacji. I to wszystko po to, żeby przekazać jak najwięcej informacji, żeby to omówienie prawa było jak najbardziej dokładne. Jeśli przeanalizujemy prawo, później gemurę, czyli dyskusję rabinów na temat prawa, no to w zasadzie tutaj nasze studiowanie strony dziennie może się już skończyć. Zaliczyliśmy daf yomi na dany dzień. Jednak, żeby zrozumieć dyskusję rabinów, czasem potrzebujemy pomocy, bo ci rabini dyskutowali wieki temu i w pewnym momencie historii nie wszystko może być zrozumiałe. Choćby takie prozaiczne coś jak znaczenie jakiegoś słowa czy nazwy własnej. I dlatego studiując dyskusję rabinów, studiujemy symultanicznie komentarz absolutnie jednego z najważniejszych rabinów w historii judaizmu, którego nazywamy popularnie akronimem Rashi. Rashi był rabinem francuskim, który żył w XI wieku i skomentował absolutnie chyba każdy tekst żydowski, jaki wtedy istniał. Rashi to nasz najpopularniejszy, najbardziej znany komentator, interpretator tekstów żydowskich. Aż trudno uwierzyć, że jeden człowiek skomentował i opisał tak wiele żydowskich tekstów. Cała żydowska Biblia, cały Talmud, całą Mishnę i wszystko, absolutnie wszystko, co ważne w judaizmie, zostało skomentowane przez Rashiego.
Do dzisiaj jego komentarze są absolutnie podstawą do nauki wszystkiego w judaizmie, Tojra czy Talmudu i wszystkiego, co uczy nas judaizmu. Standardowe studiowanie Daf Yoimi, czyli strony Talmudu dziennie, zawiera w sobie symultaniczne studiowanie tego, co sądzi o tym wszystkim Rashi, tego, co Rashi mówi na temat dyskusji rabinów. A Rashi tłumaczy nam zawiłości dyskusji i w pewnym sensie upraszcza pewne rzeczy. Komentarz Rashiego jest po prawej stronie Gemury, ale jak możecie zgadnąć, na Rashim się to wszystko nie kończy. Bo są ambitni ludzie, którym Rashi czasem nie wystarcza. Ci adepci studiów talmudycznych, którzy jednak są już na bardzo zaawansowanym poziomie, studiują więcej, bo na stronie Talmudu w lewej części mamy zawsze dużo tekstu i to też są komentarze, ale nie Rashiego. Te komentarze nazywają się Tosfos i są to komentarze przeróżnych rabinów aszkenazyjskich. Te komentarze są bardzo trudne w studiowaniu i bardzo często rzucają wyzwanie komentarzom Rashiego, czy nawet dyskusji samych rabinów, nie zgadzając się na przykład z tokiem dyskusji. Bardzo często Tosfos zadaje trudne i niewygodne pytania, czy też podejmuje dyskusję na temat trudnych sytuacji, których na przykład rabini nie omówili, a nie omówili ich, bo nie wiemy czemu. Nie wiemy, dlaczego ich nie omówili. Albo czasem nie omówili ich, bo dana sytuacja nie dotyczyła czasów, w których żyli. Bo tu ważna informacja. Rabini dyskutowali w V wieku obecnej ery. Rashi pisał swoje komentarze w XI wieku obecnej ery. A Tosfos to grupa rabinów. Rabini, którzy żyli w wieku od 12 do 15 obecnej ery. Dlatego właśnie program Daf Yoimi jest programem dla wszystkich Żydów religijnych i na każdym poziomie dorosłej edukacji żydowskiej. Dzieci Talmud studiują, ale są to zupełnie inne studia talmudyczne niż te, które mają dorośli. Dzieci studiują tak do 10 roku życia proste prawa. Zmyślny jakieś proste prawa, zasady obchodzenia świąt, reguły panujące w czasie szabasu i ich znaczenie, prawa związane z etyką. W ekstremalnych przypadkach, po 10 roku życia, dzieci zaczynają studiować już te prostsze, ale rozbudowane fragmenty Talmudu. Ale jest to sytuacja rzadka, bo w takim standardzie jest, żeby chłopiec zaczął studiować naprawdę Talmud w wieku 12-15 lat, kiedy naprawdę jest w stanie coś zrozumieć i podjąć dyskusję na jakiś temat prawny. Nie zrozumcie mnie źle, nie trzeba być jakimś zaawansowanym znawcą judaizmu, żeby zacząć studiować Talmud, ale jednak trzeba mieć przynajmniej naprawdę solidne podstawy judaizmu. W przypadku dziewczynek w szkołach raczej Talmud nie istnieje. Nie studiują Talmudu w ogóle. Dorosłe kobiety za to, choć nie mają obowiązku, to nie ma żadnych przeciwwskazań w zasadzie, żeby kobieta studiowała sobie Talmud i go czytała. W kobiecym gronie studiowała Talmud. I dzisiaj można spotkać w religijnych społecznościach grupy kobiet studiujące w programie Daf Yoimi. Są także kobiety dające świetne wykłady dla kobiet związane z Talmudem, skupiając się na sprawach ważnych dla kobiet. Rabin Meir Shapiro, wprowadzając program Daf Yoimi, czyli naukę strony Talmudu dziennie, brał pod uwagę tylko Polskę i polskich Żydów. Jednak zaraz po ogłoszeniu tego pomysłu kilkuset największych rabinów świata zgłosiło swoje zainteresowanie programem i program już w pierwszym roku został zaadaptowany jako zalecana praktyka dla wszystkich Żydów na całym świecie. I tak się stało. Przeróżne jasiwy na całym świecie zaczęły wprowadzać już w pierwszym roku Daf Yoimi. Zaczęły wprowadzać to do programu nauczania. Rabin Shapiro miał wizję, że Daf Yoimi zbliży Żydów z różnych miejsc do siebie, ale nigdy nie przypuszczał, że Daf Yoimi zbliży do siebie Żydów rozsianych na całym świecie. Dzisiaj setki tysięcy Żydów studiuje Talmud w systemie Daf Yoimi. Niby nic, bo ludzie studiują różne rzeczy, ale jest coś, o czym Wam jeszcze nie powiedziałem.
Program Dafyomi działa na bazie kalendarza i tego samego dnia na całym świecie Żydzi uczą się tej samej strony Talmudu. Wyobraźcie sobie serial, który ogląda cały świat i po emisji odcinka ludzie spotykają się i dyskutują, co w odcinku się wydarzyło. Podobnie jest z Dafyomi. Spotykający się ludzie często rozmawiają o tym, co dzisiaj w Talmudzie słychać. Zadajemy sobie pytania, stawiamy wyzwania intelektualne, dyskutujemy. Dzięki temu to studiowanie Talmudu jest częścią życia wielu ludzi. Nie wszyscy religijni Żydzi studiują Dafyomi, bo nie jest to obowiązek. W środowisku hasyckim to wcale nie jest taki popularny program nauczania. W środowisku litwackim jest to wręcz standard i prawie każdy bierze udział w Dafyomi. W hasyckim świecie jest większy nacisk na naukę i studiowanie jednak Tojra, a dopiero później Talmud. Są dynastie hasyckie, które w ogóle nie biorą udziału w tym programie, a są dynastie, które bardzo zachęcają, żeby brać udział w programie Dafyomi. Ja mam to szczęście, że w mojej społeczności studiowanie w systemie Dafyomi jest zalecane i ja w takim programie biorę udział. Studiuję Talmud w systemie Dafyomi, stronę Talmudu dziennie. W moim przypadku to jednak jeszcze nie koniec, bo ja studiuję Dafyomi, ale oprócz tego studiuję Talmud w systemie indywidualnym, czyli oprócz Dafyomi studiuję w tym samym czasie dodatkowe jakieś inne fragmenty niż ten, który ma cały świat w danym dniu. Studiowanie Dafyomi zaczyna się od pierwszego traktatu Talmudu babilońskiego, który nazywa się Berechos, czyli w takim wolnym tłumaczeniu błogosławieństwa. Pierwszy cykl Dafyomi rozpoczął się 11 września 1923 roku. W kalendarzu żydowskim było to święto Rosh Hashanah, pierwszy dzień żydowskiego roku, 5684. Cały Talmud ma 2711 dafów, czyli stron. Cykl nauki całego Talmudu tym samym zajmuje 2711 dni, co przekłada się na 7 lat i 5 miesięcy, żeby przestudiować cały Talmud. W czasie, kiedy rabin Shapiro wprowadzał Dafyomi, niektóre z 63 traktatów Talmudu nie były prawie w ogóle studiowane, bo powiem Wam szczerze, że są nudne i nic w nich nie ma ekscytującego. No ale dzięki programowi Dafyomi dzisiaj studiujemy wszystko, od pierwszej do ostatniej strony Talmudu. W programie nie ma przerw. Program trwa każdego dnia, w zasadzie w każdej aktywnej synagodze dzisiaj jest grupa, która uczy się Dafyomi. Najczęściej wygląda to tak, że jest rabin prowadzący, który nosi tytuł Magid Shiur i prowadzi lekcję Talmudu w formie wykładu, a cała reszta słucha. Wiecie, taki nauczyciel mówiący do klasy. Rabin prowadzący oczywiście musi wiedzieć, co mówi. To jest taki codzienny wykład na temat danej strony Talmudu. Czyta po kolei linijkę Talmudu, omawia, o czym rabini dyskutują, przytacza komentarze, grupa słucha, jeśli rabin wykłady prowadzi ciekawie, to słucha. Dobrzy rabini dodają do całego wykładu jakieś smaczki w postaci historii, opowieści czy choćby żartów tam, gdzie żart pasuje. Jeśli rabin prowadzący jest ciekawy, to ma dużą grupę. Jak nie jest ciekawy, to tragedia. Nudy. I szukasz ciekawszej grupy. Ja mam to ogromne błogosławieństwo, że uczę się Talmudu dzięki rabinowi, który zachęcił do studiowania tysiące ludzi. Ludzi, którzy wcześniej często nie mieli nic wspólnego z nauką Tojra, Talmudu, judaizmem. Jest tak ciekawą osobą, jest tak ciekawym wykładowcą. Potrafi nawet z nudnej strony Talmudu, a zaznaczam i naprawdę mówię Wam, nudnych stron w Talmudzie jest więcej niż tych ciekawych. Potrafi z nudnej strony Talmudu zrobić ciekawy wykład, a to bardzo pomaga. Bo czasem, tak jak mówiłem, Talmud bywa skrajnie nudny.
Szczególnie jak jest się w dziale, który cię za bardzo nie interesuje. Jeśli jakiś traktat ciebie nie interesuje, dany temat ciebie nie interesuje, no to siedzisz, słuchasz i często ci się nie chce tam być. Dla mnie takim działem jest wszystko, co związane z finansami. Pożyczki, własności, odszkodowania i tego typu ekonomiczne tematy. Nie znam się na tym. Liczby to zupełnie nie moja dziedzina. Ja w judaizmie zajmuję się obszarem prawa rodzinnego i małżeńskiego oraz działem prawa koszerności. To są moje tematy i zawsze w czasie studiowania tych traktatów nie mogę się doczekać kolejnego dnia, kolejnego dafu. Na koniec nauki jednego z 63 traktatów grupa ma imprezę. Im większy i trudniejszy traktat, tym większa impreza. Program Dafioimi trwa absolutnie bez przerwy. Nie ma dni wolnych, nie ma wyjątków. Powiedzenie mówi, żona cię zostawi, dzieci cię zostawią. Dafioimi nigdy cię nie zostawi i nigdy o tobie nie zapomni. Jeśli twój rabin prowadzący ma na przykład rodzinną uroczystość, jak na przykład ślub syna czy córki, nie ma zmiłuj. Na weselu zbiera grupę i daje wykład. Jeśli ty idziesz gdzieś w gości, to pytasz, czy będzie tam gdzieś jakiś wykład Dafioimi. Wesele, pogrzeb, święta, nie ma przerwy. Wśród studiujących program Dafioimi jest bardzo, bardzo mądre powiedzenie, które sumuje cały program. I to, co jest najważniejsze w nauce. Powiedzenie to brzmi, nie chodzi o daf, chodzi o joimi. Co znaczy... Nie to, żeby skończyć i przestudiować całą stronę jest ważne. Najważniejsze jest, żeby codziennie studiować i być systematycznym. Choćby nie wiem co, systematyczność jest kluczem do sukcesu i rozwoju. Pewnie chcecie zapytać, a co w czasie wojny, bo przecież Dafioimi nie ma przerw. Program Dafioimi był kontynuowany w czasie wojny. Nie ma przerwy dla Dafioimi. Niemcy, choć bardzo chcieli nam to popsuć i nas wszystkich bezlitośnie chcieli pozabijać, to im się nie udało. I tak, Dafioimi był kontynuowany w czasie wojny tam, gdzie się dało. I trzecie zakończenie całego cyklu, czyli tych 7 lat i 5 miesięcy, odbyło się 19 listopada 1945 roku. Dzisiaj na całym świecie setki tysięcy Żydów siada do nauki tej samej strony Talmudu, codziennie kolejnej strony Talmudu. Krok po kroku idziemy przez cały Talmud, a ostatniego dnia cyklu, czyli tych 7 lat i 5 miesięcy, mamy ogromną imprezę, na której kończymy studiować Talmud i zaczynamy od nowa. Zakończenie cyklu nazywa się Siyum HaShas i jest celebrowane na całym świecie. Ostatnie zakończenie cyklu nauki Talmudu było świętowane 1 stycznia 2020 roku i główne uroczystości odbyły się w Stanach Zjednoczonych, a na stadionie MetLife Stadium, to jest taki duży obiekt sportowy w New Jersey, na którym na co dzień grają drużyny futbolu amerykańskiego Giants i Jets. Stadion wypełniony był naprawdę po brzegi, bo w uroczystości brało udział prawie 100 tysięcy osób. Ale to nie koniec, bo symultanicznie kończyło naukę Talmudu tego dnia i świętowało ponad 300 tysięcy ludzi i przeróżne imprezy były organizowane na całym świecie, także w Polsce, choć dzisiaj w Polsce nie ma ani jednej grupy Dafioimi. Uroczystości zakończenia cyklu nauki Talmudu odbyły się w Polsce w budynku dawnej szkoły Chachmej Lublin, gdzie program Dafioimi powstał. Szkoły prowadzonej przez ojca Dafioimi, rabina Meira Shapiro. W uroczystościach w Polsce brało udział około 100-150 przyjezdnych głównie osób, plus oczywiście kilku przedstawicieli religijnej społeczności Żydów mieszkających w Polsce. Kolejny Siyum HaShas, kolejne zakończenie cyklu Dafioimi będzie 7 czerwca 2027 roku. Zaznaczcie sobie w kalendarzach. Kto wie, może zrobimy jakąś imprezę w Polsce, a może spotkamy się
w Chachmej Lublin, tam gdzie powstało Dafjoimi. Powiem wam, że jest to moim małym marzeniem, żeby właśnie w Lublinie przeżyć zakończenie cyklu nauki Talmudu. Nie w Nowym Jorku, nie na wielkim stadionie, nie na wielkiej, wielkiej imprezie ze 100 tysiącami ludźmi, jak to było ostatni raz, ale w Polsce, w Lublinie, w szkole Chachmej Lublin, tam, gdzie to wszystko się zaczęło. No ale biorę w ciemno, co Hashem da. Bez Ras Hashem wykłady Dafjoimi i nauka Talmudu odbywają się w wielu językach i są organizowane na całym świecie. Niestety, w momencie jak to nagrywam, w Polsce nie ma ani jednej grupy Dafjoimi i nigdzie na świecie nie ma wykładów Talmudu w języku polskim. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, w Polsce jest tylko jedna osoba, która regularnie uczy się Talmudu w systemie Dafjoimi. Z pomocą Boga to się naprawdę zmieni i kiedyś program Dafjoimi i studiowanie Talmudu wróci do Polski i będzie w języku polskim. Niestety, Talmudu nigdy nie było po polsku. Talmud nigdy nie został przetłumaczony na język polski. I chyba mogę śmiało założyć, że nigdy Talmud nie będzie przetłumaczony na język polski. Istnieje za to angielskie tłumaczenie Talmudu i to angielskie tłumaczenie Talmudu wydawnictwa Art Scroll zajęło 14 lat i jest to dzisiaj absolutnie wiodące tłumaczenie i nawet jeśli ktoś nie używa tłumaczeń, to każdy zerka do tego Art Scroll tłumaczenia wydania, co oni mają do powiedzenia na dany temat i zagadnienie. Jest to tak wysoko renomowane wydawnictwo. Z tego co wiem, na język polski przetłumaczone jest chyba 3 z 517 rozdziałów Talmudu. Tylko tak naprawdę zupełnie nie rozumiem, po co są przetłumaczone, bo wartość merytoryczna tego tłumaczenia jest bliska zeru. Nie da się z tego studiować, nie da się z tego uczyć. Wybaczcie, ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do wszystkich istniejących polskich tłumaczeń żydowskich źródeł wiedzy. Bo niestety, te tłumaczenia są wszystkie słabe i merytorycznie naprawdę często nieprzydatne. I często mam wrażenie, że powstały tylko z powodów ekonomicznych, a nie jako pomoc w edukacji żydowskiej. Doskonale zdaję sobie sprawę, że tłumaczenie z języka hebrajskiego jest skrajnie trudne, więc na dobry, merytoryczny, przydatny materiał trzeba będzie polskojęzycznemu odbiorcy jeszcze długo czekać. Jakby ktoś chciał przycwaniakować i mi napisać, że jak jestem taki cwany i mądry, to żebym sam przetłumaczył lepiej. To stawiam sprawę jasno, że nie potrafię lepiej. Nie potrafię przetłumaczyć lepiej niż to, co jest już w Polsce wydane. Nie jestem specjalistą językowym, nie znam się na tłumaczeniach i dlatego się za nie nie zabieram, bo za cienki w uszach jestem. Macie pytania o program Dafjoimi? O studiowanie Talmudu? A może chcecie zacząć studiować Talmud ze mną? Na wykłady dotyczące Talmudu jestem za cienki, ale coś tam zawsze możemy pokombinować i razem się pouczyć. Jak ktoś ma chęć i odwagę skoczyć na głęboką wodę, no może kiedyś spróbujemy. Tak poważnie mówiąc, mój odbiorco, jeśli jesteś Żydem i chcesz pouczyć się o judaizmie, o naszych tradycjach, pouczyć się o prawie żydowskim, o zasadach religijnego życia, to śmiało pisz, możemy uczyć się razem. Ja nie jestem żadnym specjalistą, jestem zwykłym Żydem bez tytułów, ale chętnie pomogę, jeśli będę w stanie pomóc. I dla jasności, nauka judaizmu jest za darmo. Nie biorę za to opłat, także śmiało. Piszcie, dzwońcie, możemy się razem pouczyć. I pamiętajcie, nikt nie ma prawa wam mówić, że macie być religijni, że macie być bardziej religijni. Każdy ma prawo żyć tak, jak chce. Jeśli jesteś ciekawy judaizmu i tego, jak wygląda religia twoich przodków, to śmiało, możemy się razem pouczyć. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Wielkie ukłony w stronę wspierających finansowo kanał, bo to dzięki wam ten kanał istnieje i jesteście jedynymi sponsorami tego kanału. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to jest to dla mnie ogromny zaszczyt i dziękuję wam za poświęcony czas na poznawanie tajemnic żydowskiego świata.
Ja nazywam się Eliochu Yosef i z ogromną przyjemnością oprowadzam was po tajemniczym świecie Żydów. Teraz już wiesz. L'chaim.